A te jej pędzle? Trzyma je w obu dłoniach. Świadek Samiński przyznaje, że u nikogo nie widział tak podle utrzymanych pędzli jak u niej. Szczęść lub włos nie trzymał się kupy, lecz sterczał na jeża w różne strony. Co z tego, że ktoś kupił jej nowe, skoro i tak malowała tymi, na których były ze dwa, trzy włoski albo nic. Tak właśnie opisuje przybory Olgi Angelika Kuźniak w swojej książce Woznańska non finito. Wydawać by się mogło, że artystka, która była tak skoncentrowana na swoim malarstwie, która poświęciła wszystko, aby osiągnąć sukces, aby zostać malarką, nie przywiązywała uwagi do tego, czym maluje. Nie to zaprzątało jej umysł. Wróćmy jednak do początku. Olga Woznańska przychodzi na świat 15 kwietnia 1865 roku. Przychodzi na świat w Krakowie jako jedna z córek państwa poznańskich. 3 lata po niej na świat przychodzi jedyna siostra artystki, Iza. Iza od najmłodszych lat wykazuje talent muzyczny, Olga natomiast uwielbia rysować. Wspierane przez rodziców, dziewczynki rozwijają swoje talenty i tak pierwszymi nauczycielami poznańskiej zostaje Pochwalski Kazimierz i Siedlecki Józef. Ponieważ wówczas kobiety nie mogły studiować w Szkole Sztuk Pięknych, zostają podjęte inne kroki, aby umożliwić dziewczynce rozwój. Zostaje zapisana na kursy Adriana Baranieckiego, gdzie otrzymuje podstawy wykształcenia plastycznego. Dla rodziców w dalszym ciągu jest oczywiste, że Olga musi rozwijać swój talent. Dlatego też wybór na dalszą drogę edukacji artystycznej pada na Monachium. Woznańska wyjeżdża tam w wieku 21 lat i ponieważ w dalszym ciągu nie może kształcić się w Akademii Sztuk Pięknych, pobiera ona lekcje pod kierunkiem Karla Kirchheldorfa. Już wówczas Woznańska jest niezwykle dojrzałą osobą, ma bardzo zdecydowane poglądy na sztukę własną oraz sztukę, która dzieje się równolegle do jej twórczości. Bardzo dużo kopiuje, ogląda też obrazy w monachijskiej pinakotece. W 1887 roku pisze do matki. Moim obrazom brakuje energii, siły. Sądzę, że gdy nauczę się je osiągać, a to wiem, będę dobrze malowała. Mam więcej talentu do koloru niż formy. Ta wypowiedź tak młodej osoby może świadczyć o niezwykłej samoświadomości, determinacji oraz bardzo sprecyzowanej drodze, którą artystka wie, że musi przebyć, aby osiągnąć sukces. Pojawiają się również pierwsze postępy oraz pierwsze sukcesy tak naprawdę, ponieważ powstają już wówczas tak dojrzałe dzieła artystki jak imieniny babuni, gdzie Woznańska próbuje zastąpić częściowo perspektywę działania koloru, czy też ze spaceru malowane w pewnym nawiązaniu do Whistlera, którego to nazwisko bardzo często jest przywoływane, jeśli chodzi o twórczość poznańskiej. Za tymi pierwszymi obrazami i jakby pewną dojrzałością idzie pewne usamodzielnienie się Olgi. Zaczyna wystawiać swoje prace w Monachium, ale również w Warszawie, Berlinie czy Wiedniu. Zaczyna też podróżować sama oraz z siostrą. Razem na przykład jadą do Szwajcarii, a później do Paryża. Oczywiście artystka wraca do Krakowa, gdzie ojciec artystki nieustannie namawia ją do powrotu, starając się pomóc córce, cały czas szuka marszandów czy też innej drogi, aby można było sprzedawać jej obrazy. Pierwszym takim większym sukcesem Olgi jest przyznanie jej złotego medalu, który otrzymała z rąk arcyksięcia Karola Ludwika w Wiedniu za jeden z portretów i wówczas nawet Henryk Rodakowski napisał do niej list gratulacyjny. Ciekawą propozycją, która następuje 2 lata później, jest propozycja Juliana Fałata, który proponuje Oldze objęcie stanowiska profesora w Szkole Sztuk Pięknych. To jest ta sama szkoła, w której Olga nie mogła studiować, będąc kobietą. 2 lata później, w 1896 roku, 2 obrazy Olgi dostają się na jedną z paryskich wystaw. Jest to niezwykły sukces. Olga jest szczęśliwa, że wreszcie udaje jej się zaistnieć w Paryżu.
Ma wówczas 31 lat, do których zresztą się nie przyznaje i konsekwentnie przesuwa datę swojego urodzenia o 5 lat. Zabieg ten spowoduje w przyszłości, że na nagrobku Olgi data urodzin będzie przesunięta do tyłu o 5 lat. Ta młoda kobieta o niezwykłej wrażliwości ma również adoratorów. Jednym z nich jest Wiktor von Beck, bardzo zamożny człowiek, który z miłości do Olgi przyjął nawet chrzest. Jednak Olga jest wówczas zaręczona z Józefem Czajkowskim, również malarzem. Zaręczyny trwały wiele lat, zostają jednak zerwane przez Józefa Czajkowskiego, który nie chce już czekać, aż Olga w końcu podejmie ostateczną decyzję i zostanie jego żoną. Zachowane listy, które wysyłał do Olgi, pełne są czułości i co ciekawe, nazywa Olgę w nich swoim kochanym maleństwem. Ona natomiast nazywa swojego narzeczonego świnką. Adam Woznański nie jest zachwycony wyborem artystki. U jej boku widziałby raczej Franciszka Mończyńskiego, z którym artystka pozostaje jednak w wieloletniej przyjaźni. Ponieważ życie Olgi nie ulega stabilizacji, Adam Woznański jest w kłopocie. Nie wie tak naprawdę, czy fakt, że pomaga córce i cały czas łoży na jej utrzymanie, jest dobry. Zaczyna zastanawiać się, co stanie się, jeśli odejdzie. Widzi jednak, że Olga próbuje z całych sił w dalszym ciągu pracować, próbuje się rozwijać i z upartością dąży do wcześniej obranego celu. W 1900 roku dostaje złoty medal w Londynie i wyróżnienie na wystawie światowej w Paryżu. Kariera artystyczna stoi przed artystką otworem i wydawać by się mogło, że zakończą się jej problemy finansowe. Tak się jednak nie dzieje. Koncentruje się całkowicie na pracy, rozjaśnia paletę, coraz częściej rezygnuje z malowania na płótnie na rzecz lekko zagruntowanej tektury. Uzyskuje w ten sposób pewną matowość, która pozwala na nowe, bardziej subtelne efekty kolorystyczne, bez konieczności poszerzenia gamy barwnej. Wtedy to wydawać się może, że Olgi sztuka zostaje zdominowana przez kolor szary, kolor często uważany za bezbarwny. To właśnie ta szarość będzie tak znamienna w całej twórczości artystki. Ta szarość, wbrew pozorom, będzie wynikiem pracy nad kolorem. Będzie mieszaniem się na płótnie Woznańskim wielu barw, które właśnie w finale korzą rodzaje szarości. Paryż szybko docenia talent Woznańskiej, ponieważ w 1901 roku i w 1904 rząd francuski kupuje do państwowych kolekcji obrazy. Jest to bretonka i portret panny Dekat. Taki dowód uznania musi dawać Woznańskiej bardzo dużą satysfakcję zawodową, poczucie, że miała rację obierając taką, a nie inną drogę w życiu. Niestety w 1906 roku umiera ojciec, a siostra Iza zdradza oznaki choroby psychicznej. Woznańska wytrwale pracuje, tym bardziej, że zaczyna być sławna i pojawiają się zamówienia, tak upragnione i tak wyczekane przez artystkę. Pojawiają się również teksty krytyczne o jej malarstwie. Jedni chwalą Olgę za głębię psychologiczną, za pewną subtelność, za niezwykłe wyczucie koloru. Drudzy natomiast mówią, że obrazy są zbyt monotonne, że są pokryte jakby pajęczyną i że są po prostu szare. Często również krytyka zarzuca jej smutek, który wyziera z obrazów i który nie pozwala odejść od płócien, które artystka maluje. Jest to smutek, który ma ściągać widza, ma go przywiązywać do obrazu, ma powodować, że zaczynamy przyglądać się coraz bardziej, zaczynamy wchodzić niejako w obraz, w tą sytuację pełną melancholii i smutku, którą artystka wykreowała. Jej sława w dalszym ciągu rośnie, przerywają jednak wojna, ponieważ po wojnie artystka nigdy już nie osiągnie takiego poziomu sławy, jaki miała właśnie przed tym okresem. Malarstwo Woznańskie po wojnie idzie w przeciwną stronę niż do tej pory. Koncentruje się bardziej w sobie, wycisza i całkiem rezygnuje z szybkiego efektu. Chociaż dalej nie brak jej dowodów uznania, dalej pojawiają się recenzje na temat jej malarstwa, zamówień jest jednak coraz mniej.
Głównym źródłem utrzymania staje się czynsz z krakowskiej kamienicy, którą w spadku zostawił ojciec. W dodatku Olga nie potrafi nikomu odmówić pomocy. Na tym polu cały czas ścierają się razem z siostrą Olgi Izą, która próbuje wytłumaczyć Oldze, że nie może ona rozdawać wszystkich zarobionych przez siebie pieniędzy, czy też pieniędzy, które właśnie przychodzą z czynszu z kamienicy w Krakowie. Do kraju jednak Olga nie chce wracać. Chce być w Paryżu, chce być we Francji, jednak nie chce przyjąć tamtejszego obywatelstwa. Po śmierci siostry w 1934 roku coraz bardziej pogrąża się w swoim świecie, niemal nie wychodzi poza pracownię, pozbawia samą siebie kontaktu z drugim człowiekiem. To właśnie z tego okresu pochodzą historie, w których przytacza się samotność Olgi i w których mówi się o tym, że Olga mieszkała z myszami, które były jej jedynymi towarzyszami codziennego dnia. Przyznana artystce Nagroda Państwowa w 1934 roku w Polsce na chwilę staje się takim plastrem na finansowe problemy boznańskie, jednak na krótko. Olga umiera w Paryżu 26 października 1940 roku. To wszystko na dziś. Zapraszam do odsłuchania naszych kolejnych podcastów i do usłyszenia za 2 tygodnie. Izabela Karlińska.